Lawina Błotna i Powódź w Brazylii. Prawie 100 ofiar Brazylia. 94 ofiary śmiertelne powodzi i lawin ziemnych. Do 94 wzrosła liczba ofiar śmiertelnych powodzi i lawin ziemnych w rejonie położonego w górach, niedaleko Riode Janeiro, znanego resortu turystycznego Petropolis, poinformowały w środę władze. Trwa akcja poszukiwawczo ratunkowa. Burmistrz Petropolis ostrzegł, że ofiar może być więcej. Ratownicy podali, że 35 osób uważa się za zaginione. Dotychczas udało się uratować 24 osoby. Katastrofalna sytuacja została spowodowana przez niespotykane w tym rejonie od prawie 100 lat deszcze, które zamieniły ulicę Petropoli z rwące rzeki i podmyły fundamenty licznych domów, powodując ich zawalenie. Żałoba w mieście woda porywała dziesiątki samochodów sprzęty domowe, drzewa i wszystko co napotkała na swojej drodze. Straż pożarna poinformowała, że we wtorek w ciągu trzech godzin na obszarze Petropolis spadło 25,8 cm deszczu. Władze miasta ogłosiły trzydniową żałobę. Ulewne deszcze w Brazylii i cała południowo-wschodnia część Brazylii jest od początku roku nękana przez ulewne deszcze. W styczniu w kataklizmach wywołanych przez ulewy w stanach Minas Gerais i São Paulo zginęło łącznie ponad 40 osób. Naukowcy ostrzegają, że wraz z ocieplaniem się klimatu wzrasta ryzyko nagłych, niezwykle gwałtownych opadów deszczu. Są one szczególnie groźne na terenach szybkiej i często żywiołowej urbanizacji. Domy wznoszone są często na stromych zboczach i terenach zalewowych, co zwiększa zagrożenie.